Zabić go! Znalazłem statek Borysa Dime. Rdza już dawno zajęła się burtami frachtowca. Borys Dime zapewne był na pokładzie. Musiałem wykończyć połowę jego załogi, żeby dostać się do trapu. Broń leżała pewnie w ładowni, razem ze szczurami i brudną wodą. Hey.
Co do diabła? Angie, powiedz mi, ile zapłaciłeś Borysowi? Pewnie nie było tego mało. Max Payne? Bystry jesteś. Już po tobie, śmieciu. Czy aby nie mylisz mnie z Borysem? Ale masz rację, musimy się niedługo spotkać i pogadać. Suki. Wkurzanie Punchinello było niebezpieczne, ale gdy ktoś się wścieka, zaczyna popełniać błędy. Wiem coś o tym. Chciałem wkurzyć Punchinello na tyle, żeby się potknął, najlepiej wpadając wprost do swojego grobu. Kapitanie Dime! Umiesz sobie radzić, to ci trzeba przyznać. Mówi Władimir. Bierz broń i amunicję, jaką chcesz. Spotkajmy się potem na mostku. Thank you.
Masz wszystko, czego ci potrzeba? Owszem. Jestem twoim dłużnikiem, jeśli czegoś potrzebujesz. To moja sprawa. Gdy skończę z Punchinello, nie będzie już nikomu sprawiał kłopotów. Jasna sprawa. Jeśli znajdziesz się w opałach, wystarczy, że zagwiżdżę. To może być początek pięknej przyjaźni. Naprawdę jara cię taka filmowa gadka? Nawet z takimi giverami nie dostałbym Punchinello w jego willi. Miałem tylko nadzieję, że będzie chciał mnie zobaczyć błagającego na kolanach o życie. Mówi Max Payne. Chcę się dogadać. Payne, już po tobie. Wszyscy mi to mówią. Mam twój statek i ładunek. Chcę się z tobą spotkać. Musisz się trochę wysilić. Znasz moją restaurację? Tak, znam. Za godzinę. Knajpa Punchinello widziała już lepsze czasy. Śnieg sypał niczym popiół ze spalonego nieba, ale to było na zewnątrz. Jednak w restauracji też miało się zrobić gorąco. Wiedziałem, że wiele oczekuję, licząc na pojawienie się Punchinello, ale nadzieja nie jest grzechem. Punchinello czuł palącą potrzebę wykończenia mnie. Zresztą z wzajemnością próbował ugasić mój ogień benzyną. Gangsterzy pilnowali prawdziwego skarbu, wyjścia z tego piekła. Tu jest! Come on.
Władimir zauważył moje sygnały dymne. Mercedes czekał gotowy do jazdy. Syreny były coraz bliżej. Siadasz? Odrzucimy cię do willi Punchinello. Może być. Gdy już skończysz, daj znać. Przyda mi się taki fachowiec. Będę o tym pamiętał. Noc była mroźna. Światła w ogrodzie migotały nerwowo, rozświetlając na chwilę płatki śniegu spadające z nieba. Słyszałem różne opowieści. Trójce stanowiło trzech psycholi, którzy powiesiliby głowy swoich ofiar na bramie posiadłości, gdyby tylko kapo im na to pozwolił. Punchinello chciał mnie dostać, a dostanie ode mnie. Mój podstęp polegał na tym, że nie było żadnego podstępu, chociaż w filmach wygląda to inaczej. Żadnych zasad, żadnej mantry, żadnego planu działania. Nie liczył się spryt czy umiejętności. Chodziło o chaos i łód szczęścia, a jeśli komuś wydawało się inaczej, to był głupcem. Chodziło o przetrwanie za wszelką cenę, tak długo, jak to tylko było możliwe. Ktoś uprzejmy pozostawił otwarte tylne drzwi i załatwił wartowników. Coś mi mówiło, że to Mona. Wiedziałem, że aby dostać Punchinello, musiałem pozbyć się trójcy. Widziałem listę ich grzechów, miała grubość książki telefonicznej. Nikt nie ujdzie stąd z życiem. Za mną wtargnęło do środka paraliżujące zimno nocy. W pokojach na górze trójca tańczyła w rytm swoich morderczych serc i z krwią ofiar na ustach. Vince Magnano, Piłat Providence alias Wielki Brat oraz Joe Ponurak Salem. Pistolet w mojej dłoni był jak bryła lodu. Mroził skórę i kości. Max Payne! Ten zbir awansował pośmiertnie na posłańca. Komuś nie odpowiadała gościnność pana domu. Komuś, kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdołał wydostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na Monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to, zanim wpadła na trójce.